Wieczne tortury, smażenie w kotle, męka ognia. Po prostu ból, płacz i zgrzytanie zębów. Tak mniej więcej ludzie wyobrażają sobie piekło. Co prawda, jeśli piekło faktycznie istnieje, to nie jest to fizycznie miejsce, do którego możemy w jakiś sposób trafić za życia. To bardziej stan udręczenia duszy po śmierci, bynajmniej nie torturami takimi jak dosłowne smażenie w kotle. Zresztą może znacie legendę o najgłębszym odwiercie na Ziemi na Półwyspie Kolskim. Dowiercono się tam na ponad 12 km, a mikrofon umieszczony w otworze nagrał przeraźliwe krzyki utrapionych dusz. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak za dzieciaka bałem się tego nagrania. Później pojawiły się jeszcze historie o objawieniach diabła i inne cuda na kiju. Cała historia okazała się najzwyklejszym żartem. Co ciekawe, na ten moment nie jest to już najgłębszy odwiert na Ziemi. Przebiły go odwierty wykonane na Sachalinie. Ale czy w kosmosie, a szczególnie w naszym Układzie Słonecznym, są miejsca, które mogłyby być takim stereotypowym piekłem? Wenus. Rzymska bogini piękna. Ale jak to? Boginię piękna nazwać piekłem? Kiedy namierzymy tą planetę na wieczornym niebie, faktycznie urody nie można jej odmówić. Jest to najjaśniejszy obiekt na naszym niebie zaraz za Słońcem i Księżycem. W ogóle Wenus często nazywana jest bliźniaczką Ziemi. Obie planety znajdują się blisko siebie i mają podobny rozmiar, jednak z Wenus jest coś poważnie nie tak. Pierwsze obserwacje teleskopowe za dużo nie mówiły. Jest ona pokryta grubą warstwą nieprzezroczystej atmosfery. W ukazaniu jej powierzchni pomogły dopiero fale radiowe i badania radarowe. No i okazała się ona wręcz paskudna. Temperatura na powierzchni około 460 stopni Celsjusza. Chmury z dwutlenku siarki i kropli kwasu siarkowego. Żeby tego było mało, panuje tam wieczny zmrok. Atmosfera Wenus ma bardzo wysokie albedo i odbija 60% światła słonecznego. Zresztą jest ona na tyle gruba, że o oglądaniu Słońca można zapomnieć. Nie, to jeszcze nie koniec pastwienia się nad biedną Wenus. Obrót wokół własnej osi zajmuje jej zaledwie 243 dni, czyli dzień trwa tam dłużej niż rok, dokładnie o 19 dni. Nawet nie chcę sobie wyobrażać nocy na tej planecie. Pomimo egipskich ciemności, noc nie przyniesie nam ulgi, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatry w atmosferze utrzymują względnie stałą temperaturę na całym globie, nawet po nocnej stronie. Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym. I tutaj niektórym może zapalić się lampka. Ale zaraz, Merkury znajduje się bliżej Słońca, więc na chłopski rozum powinno być tam cieplej. Faktycznie, na Merkurym temperatura powierzchni potrafi być bardzo wysoka, jednak nie ma tam praktycznie żadnej atmosfery. Przez to po jednej stronie osiąga on 420 stopni Celsjusza, a po drugiej minus 220. Wenusjańska atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla, przez co dodatkowo występuje tam jeszcze efekt cieplarniany. Nawet magnetosfera jest tam szczątkowa, więc Wenus nie jest chroniona przed promieniowaniem kosmicznym i wiatrem słonecznym. Za pole magnetyczne odpowiada głównie płynna część jądra. Nie dość, że Wenus obraca się bardzo wolno, przez co w płynnym jądrze nie zachodzi ruch, to w jej wnętrzu jest też za mała różnica temperatur, by mogła zachodzić konwekcja, która jest równie potrzebna do powstania pola magnetycznego. Oto pierwsze zdjęcie powierzchni Wenus wykonane przez lądownik misji Venera 13. Jak sami widzicie, nie jest to wspaniały widok, na jaki zasługuje bogini piękna. Kolejnym obiektem jest jeden z czterech największych księżyców Jowisza – Io, mityczna kochanka Zeusa. Praktycznie cała powierzchnia tego księżyca pokryta jest wulkanami i różnymi związkami siarki, które w zależności od warunków przyjmują inne barwy. Jednak co ciekawe, nie znajdziemy tam kraterów uderzeniowych. W wyniku bardzo intensywnej aktywności geologicznej wszelkie ślady po kraterach są momentalnie zakrywane. Gdyby skazanych na wieczne potępienie wysyłano na Io, nie musieliby się przynajmniej martwić o piekielną temperaturę. Jako że znajduje się on bardzo daleko od Słońca, temperatura przy powierzchni osiąga najwyżej minus 140 stopni. Chociaż, czy można to w ogóle nazwać zaletą? Skąd w ogóle tak ogromna aktywność wulkaniczna? Winowajcą jest Jowisz. Io krąży bardzo blisko tego gazowego olbrzyma, przez co jego jądro jest rozciągane przez oddziaływanie grawitacyjne, a wytworzona energia musi dać upust chociażby przez kominy wulkaniczne. Sondzie New Horizons udało się wykonać zdjęcia takich erupcji, które potrafią wynieść materiał nawet na 100 km ponad powierzchnię. Odkrywcą tego obiektu, jak i trzech pozostałych największych księżyców Jowisza, był Galileusz.
Dlatego też często Io, Europę, Ganimedesa i Kalisto nazywa się księżycami galileuszowymi. Można bez problemu obserwować je na niebie za pomocą zwykłej lornetki i na własne oczy zobaczyć piekielny księżyc. Może nie jest to specjalnie oryginalny pomysł, ale Słońce. Z jednej strony jest to nasza życiodajna gwiazda i gdyby nie jego obecność, Ziemia by nie istniała. W zasadzie to, co powiem o Słońcu, ma zastosowanie do większości gwiazd we Wszechświecie. Masa dziennej gwiazdy to ponad 99% masy całego Układu, czyli Układ Słoneczny to praktycznie samo Słońce. Temperatura, nazwijmy to powierzchni, gdyż jak pewnie wiecie, Słońce nie jest stałym obiektem, to około 5500 stopni. Natomiast we wnętrzu, gdzie zachodzi cały proces przemiany wodoru w hel, 14 milionów stopni Celsjusza. Wyższej temperatury w naszym Układzie nie ma co szukać. Gdyby takie fizyczne piekło istniało na Słońcu, to nawet dobrze. Tortury w zasadzie nie miałyby sensu, bo wyparowalibyśmy w ułamku sekundy. Dzięki Słońcu możemy istnieć. I tak samo odbierze nam ono ten dar. Gdy paliwo w gwieździe będzie się kończyć, zacznie ona po prostu puchnąć. Zamieni się w czerwonego olbrzyma i pochłonie wszystkie planety wewnętrzne. Gdy już odrzuci zewnętrzne warstwy, w centrum Układu zostanie niewielki biały karzeł, który będzie stygnąć przez następne miliardy lat. A, i nie martwcie się, że wodór na Słońcu skończy się za kilka dni i zaraz zaczniecie szukać schronu. Spokojnie. Do przemiany Słońca w czerwonego olbrzyma zostało jeszcze prawie 5,5 miliarda lat. Chociaż, nawet gdyby faktycznie zostało nam kilka dni, to i tak nie bylibyśmy w stanie nic zrobić, by się uratować. Chciałem jeszcze dodać jeden niewielki obiekt. Tak naprawdę nie ma w nim nic ciekawego. Asteroida 2015 TB145 ma zaledwie 650 metrów średnicy. W 2015 roku minęła naszą planetę w odległości około 286 tysięcy kilometrów. Jest to spora odległość, nie stwarzająca żadnego zagrożenia. Ale biorąc pod uwagę, że w 2018 roku minęła nas o 40 milionów kilometrów, to było to całkiem blisko. A co w niej takiego szczególnego, że koniecznie chciałem ją umieścić? Otóż jej wygląd. Nie bez powodu jest też zwana asteroidą czaszka. I co ciekawe, ten bliski przelot z 2015 roku miał miejsce dokładnie 31 października. No, wyjątkowo mroczny zbieg okoliczności. To by było na tyle. Jeśli znacie jeszcze jakieś piekielne obiekty, to podzielcie się nimi w komentarzu. Biorąc pod uwagę, ile mamy odkrytych egzoplanet, jest tego jeszcze o wiele, wiele więcej. Pamiętajcie też, że jest to bardzo luźna lista, bo dla ludzkiego organizmu każdy obiekt w Układzie Słonecznym poza Ziemią jest niebezpieczny i nie da się na nim żyć. Ja postarałem się wybrać coś, co kojarzy mi się ze stereotypową wizją piekła, uwiecznianą na wielu obrazach z przeszłości. Jeśli lubicie słuchać o kosmicznych tematach, polecam sprawdzić ostatni film o różnicach między meteorami, meteoroidami, asteroidami itd. oraz film o wymieraniu kredowym, słynnej asteroidzie i lokalizacji krateru po tym wydarzeniu. Także dzięki za uwagę i do następnego!